Elo! Elo, witam wszystkich bardzo cieplutko w naszej wspaniałej serii Satisfactory. Ogólnie rzecz biorąc, sporo się ostatnio wydarzyło i czas najwyższy wejść na nowy krok milowy. I nie mam tu na myśli nowych taśm, chociaż te taśmy faktycznie mogą się przydać na dłuższą metę. A mam tu na myśli oczywiście rozwój systemu sterowania, w tym przypadku odkrycie czegoś takiego jak kwas siarkowy. Będzie nam to potrzebne, gdy wszystkie następne kroki wymagają dodatkowych rzeczy, które bez zdobycia tego po prostu nie jesteśmy w stanie zrobić. No i oczywiście te taśmy też się przydadzą, ale powiedzmy sobie szczerze, zacznijmy może od tego. Czyli rzecz biorąc, mam, tak to wygląda, musimy mieć takie rzeczy i wydaje mi się, że jak najbardziej w stanie jesteśmy to zrobić, ponieważ no dużo żeśmy spędzili teraz czasu, żeby to podkrywać. Więc to... Więc mamy to wszystko w eterze. To wszystko się pięknie wrzuca, więc naprawdę możemy tutaj ładnie ten poziom sobie nawbijać. Komputery. No i plastiki. Plastiki aż 1000 tam jest. No ale widzimy, że jak najbardziej możemy to zrobić. Proszę bardzo. Plastiki. Bez żadnego problemu. No i komputery tak samo. Bo komputery też mamy w pełni zoptymalizowane, więc no nic tylko brać, moi kochani, nic tylko brać, one w tym czasie się uzupełnią. No i proszę bardzo, wysyłamy statek w kosmos. No i mamy to. Całkowicie nowe technologie, całkowicie nowe systemy. Mamy teraz coś takiego, co się nazywa blender. Czyli uwaga, miesza płyny lub łączy je z częściami stałymi w wielu różnych procesach. To jest jedna rzecz. A kolejna rzecz, to mi się wydaje, że możemy teraz coś takiego jak... Jeśli chodzi o siarkę oczywiście, którą tutaj bardzo w dobrych ilościach wydobywaliśmy, co nie? Mamy tutaj tą siarkę, która de facto była takim procesem, ta siarka była totalnie tu niewykorzystana. My tutaj tą siarkę transportujemy, ja tą siarkę tutaj transportuję. Tutaj chyba nawet zwiększyłem taśmociągi, żeby je transportować dużo szybciej. Ona gdzieś tam szła potem, bo chyba zacząłem ją jednak wykorzystywać. Już tak nie pamiętam do czego. Do czegoś jest siarka wykorzystywana? Chyba do tworzenia stałego węgla, tak mi się wydaje. Niemniej jednak ta siarka faktycznie jest. I teraz tak, wydaje mi się, że po pierwsze zobaczę tego blendera, jak to wygląda. Co w tym blenderze się robi? Robi się w tym blenderze coś takiego, co się nazywa akumulator. I widzimy, że w akumulatorze jest potrzebny kwas siarkowy, ale też jest potrzebny roztwór tlenku glinu. Czyli generalnie rzecz, którą żeśmy stosunkowo niedawno odkryli, którą żeśmy w pełni wytworzyli do aluminium. To jest z boksytu robione. No i aluminiowa obudowa jest potrzebna. Czyli generalnie będziemy musieli chyba pójść na jakąś nowe wykopaliska boksytu. Bo ten boksyt ja tutaj w miarę, oczywiście w miarę, w pełni wykorzystałem. I robienie odnóg od tego roztworu, nie wiem czy jest najlepszym pomysłem. Wydaje mi się, że będzie trzeba, tak jak tutaj zaczął robić chyba Yoshimitsu, tu zaczął robić fabrykę, tak będzie trzeba po prostu wziąć jakieś źródła i po prostu zrobić to jeszcze raz, tak mi się wydaje. I będzie to wtedy dobrym pomysłem, bo to są jedyne źródła boksytu, które aktualnie znamy. Być może tu jeszcze gdzieś są, ale chyba tak będzie trzeba, moi drodzy, zrobić. I teraz tak, żebyśmy mieli... Ja się przyjrzę temu, bo też do końca nie wiem, jak to działa. Jest faktycznie kwas siarkowy. I widzimy, że kwas siarkowy powstaje z siarki. Czyli generalnie sprawa wydaje się prosta. Kwas siarkowy powstaje z siarki, prosta sprawa. Chillera, utopia i ogólnie nie ma o czym gadać. Teoretycznie oczywiście. W praktyce, no nie wiem czy tak jest. W praktyce będziemy musieli to zrobić gdzieś, gdzie na przykład też jest w miarę blisko boksyt. I widzimy, że na przykład tutaj mamy czyste złoże siarki. Tutaj gdzie ja jestem, też jakieś złoże siarki było, skoro jest to wydobywane. Ale chyba jest poza zasięgiem radaru, bo nie widzę w tej chwili. Nie jestem pewien teraz, jakie to jest wydobywanie. Tak czy siak wydaje mi się, że w takim razie sensownie będzie z tego siarki wziąć. Tutaj zrobić tak zwaną fabrykę boksytu, tak żeby to sensownie jakoś rozmieścić, tak mi się wydaje. No bo teraz tak, ten kwas siarkowy wtedy wydobywamy kwas siarkowy i kwas siarkowy w blenderze razem z... razem z stworkiem węglu, który otworzymy i razem z aluminiową obudową, aluminiowa obudowa, żebyśmy mieli jasność, ja tylko zobaczę, aluminiowa obudowa tworzy się z tego,
A sztabka aluminium się tworzy. Nie, już żebyśmy nie zrąbali. A sztabka aluminium tworzy się z krzemionki i ze skrawków aluminium się tworzy. A skrawki aluminium się tworzy z węgla. Czyli generalnie i tak wszystko wychodzi na to, że i tak jakby część będziemy musieli jeszcze mieć węgiel. No ale to akurat dobrze się składa, bo akurat węgla tutaj nam, no nie oszukujmy się, węgla nam tutaj nie zabraknie, jest naprawdę bardzo dużo złóż węgla, więc węglem problemu nie będzie. Dobra, czyli to jest idealne miejsce, żeby zrobić taką, nazwijmy to, wypadową fabrykę właśnie tego kwasu siarkowego. Czyli to jest kolejna fabryka, kolejny projekt, który będziemy teraz robić, moi kochani. Kolejny genialny projekt, który będziemy teraz robić. Zastanawiałem się, czy tą siarkę jakoś, nie wiem, nie przetransportować, ale chyba nie ma takiego sensu. No bo moglibyśmy zrobić na przykład jakąś taką pseudo ciuchcię. No bo ta siarka na pewno to nie jest w pełni wykorzystywana. Ja sobie tak zobaczę, czy jak bardzo jest wykorzystany, bo moglibyśmy zrobić tak naprawdę jeszcze jedną ciuchcię, co tam, jedna w tą ciuchcia, czy we w te. Co to w ogóle robi, co nie? Co to w ogóle robi, widzowie? Swoją drogą, tak, a jeszcze jedna rzecz, moi kochani. Dobra, wróćmy do baz, macie rację, siarka siarką, ale jeszcze muszę jedną rzecz zrobić. O tym teraz pomyślałem. To znaczy, jak już i tak lecimy w odkrywanie tych nowych rzeczy, to wydaje mi się, że dobrym pomysłem będzie odkryć taśmociąg wyższego szczebla. Gdyż nie wiem, jak bardzo duże rzeczy będziemy przynosić. Wydaje mi się, że odkrycie taśmociągu najwyższego szczebla w tym przypadku będzie bardzo dobrym pomysłem. Zwłaszcza, że prawdopodobnie on będzie korzystać z aluminium albo z blachy. A ona nawet całkiem sporo tam chyba jej tworzymy w tych fabrykach. No, więc myślę, że na tym fajnie wyjdziemy. Jak tam wygląda stan powrotny? Chyba już mamy to, więc myk. Co nie? Bierzemy teraz te rzeczy, czyli bierzemy blachę. Blacha raz. No, przerzuć to. A, bo jeszcze nie wrócił. O bogowie, za 10 minut dopiero. Dobra, to już przygotujmy i tak. Paradoksalnie mam wrażenie, że będzie to tańsze niż czwartego stopnia, który korzysta z belżetonu. Że nagle okaże się, że tego będziemy mieli... Tego będziemy mieli dużo więcej niż tego żelbetonu, którego tutaj widzimy tworzy się. Zobaczymy. Ale tak mi trochę intuicja podpowiada, że tak to może wyglądać. Dobra, żelbeton mamy i ostatnie to są jeszcze wzmocniona żelazna płytka. Co ciekawe, nie mamy aż tyle na stanie, ale on się szybko 600. Nie, mamy tyle na stanie. Nie, 500 mamy, czyli będziemy musieli jeszcze... Jak wróci, to trochę ukraść. W tym czasie w eterze się nam na spokojnie uzupełni. Dobra, to... No to chodźmy w takim razie. Znaczy chodźmy. Tu w sumie jest rura, którą możemy podjechać częściowo. Chcę zobaczyć, jakie tam jest źródło. I też ile tego tutaj jest wykorzystywane. Wydaje mi się, że stanowczo duży zapas będzie. Dobra, podjedźmy rurą. Nie pamiętam, gdzie ona do końca jedzie, ale może będzie szybciej. Zaraz się przekonamy. Ona tu chyba skręca, no właśnie. Dobra, whatever. Podjedziemy tam zaraz. Podjedziemy zaraz do tego właśnie miejsca. Stworzę tam może jakiś kolejną... A, może przetransportujemy trochę pociągiem rzeczy. Dawno, wiecie, fajnie się robi pociągi. Więc możemy sobie na to pozwolić. Chyba, I guess, maybe. Pyk, odbicie. Lecimy zbadać ten temat. Ja trochę nie pamiętam. O, tu. Oj, chyba za mało paliwa będę miał, chociaż nie, chyba się uda. Sprawdźmy to. Jak to właśnie z wydobywaniem tu jest, moi drodzy? Nie w ten sposób. Normalne źródło, ale widzimy, że bez efektu, bez wzmocnienia, moi kochani. Ach, coż to by przypuszczał, że to jest bez wzmocnienia, moi drodzy. Podwalamy. Podwalamy, moi kochani. Zrobimy sobie w takim razie energetyczne kapsułki. Zrobimy sobie. Wykorzystam trochę tych ślimaków. Wiadomo, że same slopy też mam, ale ich na razie staram się nie wykorzystywać aż tak bardzo. Chociaż faktycznie tak sobie myślę, że w niektórych przypadkach mógłbym, no ale nie używam. Moi drodzy, 300. Coś pięknego. Inteligentny rozdzielacz. Wydaje mi się, że w tym przypadku jak najbardziej się przyda. Inteligentny rozdzielacz,
który nadpas nam to po prostu nadprodukcję, żeby tutaj nie cierpiała nadprodukcja, nam rozdzieli. I tutaj, moi kochani, tak sobie myślę, zbudujemy, kurwa, dworzec? Jak najbardziej. Tak, dworzec kolejowy w tym pięknym miejscu? Czemu nie? Panowie, panie, panie i panowie, ja uwielbiam tworzyć różne rzeczy. I w tym przypadku sobie pomyślałem, że stworzę sobie dworzec. Tak sobie pomyślałem, że stworzymy w tym pięknym miejscu dworzec. Czemu właściwie? No nie wiem, bo no, lubię po prostu tworzyć różne rzeczy. Ta siarka, powiem wam, że ta siarka prawdopodobnie jednak nie będzie nam w takich ilościach potrzebna, ale... ale chcę ją sobie przetransportować tam. Mówię... zrobię to dla fabuły. Zrobię to dla fabuły, może jednak fajnie będzie ją tam przetransportować. Tak se kminie właśnie w ten sposób. Tak se właśnie to kminie, moi drodzy. I jak se tak przekminiłem, to myślę, że tak też zrobię. I stacja kolejowa musi być w tą stronę oczywiście. O, mamy. Myk, pociągi są takie gigantyczne zawsze, co nie? Zobaczcie, jakie to są gigantyczne konstrukcje. Ach, piękne. Piękne, gigantyczne konstrukcje pociągowe. Co nie? Jest i w tą stronę. No i mocno teraz jeszcze w tą stronę trzeba to rozbudować. Zajmuje to czasu, ale ja już to wielokrotnie wspominałem, więc wspomnę jeszcze raz, że po prostu granie w Satisfactory sprawia mi ogromną przyjemność, po prostu. Jest to bardzo, ale to bardzo przyjemna gra. Ja bym nawet to nazwał taką grą, nie wiem, trochę relaksacyjną. Siedzi sobie człowiek, chilluje bombę, buduje sobie różne rzeczy. Rozwija swoją fabrykę. No nie wiem, no ja dla mnie jest to coś wspaniałego, naprawdę czerpię niesamowitą przyjemność z tutaj z grania w tą giereczkę, więc myślę, że skoro podoba mi się i czerpię taką przyjemność, to chyba git, tak mi się wydaje. To chyba gites. Wydaje mi się, że w takim razie jest wszystko na swoim miejscu, tak powinno być. No i co? No i tak właśnie to wygląda. I teraz tak, transport. Oczywiście, peron towarowy. No musi być wjazd. Kurde, może coś kiedyś jeszcze tu będę przewoził. Ja zrobię w ogóle już zapasowo kilka tych. Bo może, nie wiem, może stwierdzę, że jednak coś więcej chcę tędy przewozić. Tak sobie myślę. To zrobimy już zapasem, widzicie, zrobimy już zapasem troszeczkę na jeszcze więcej fantastycznego towaru. I teraz stacja kolejowa, może będzie coś przewożone, kto wie. No, ja już tu zapasem o tym pomyślałem, o. No i teraz jeszcze zróbmy po prostu nie stacja kolejowa, tylko pusta platforma, tak. A nie, już nie możemy zrobić, dobra, to już nie róbmy. No i tak to wygląda wstępnie. Oczywiście to będzie trzeba zasilić. Trzeba będzie zbudować lokomotywę. Będzie trzeba zbudować wagony towarowe. No i pięknie. No i co tu dużo mówić? No coś po prostu pięknego, coś pięknego. No i tutaj oczywiście możemy to przetransportować. Tak jak sobie to wymyśliłem. No, i tu będzie się ładowało, oczywiście stację jakoś nazwiemy go na przykład, jakie są jeszcze miasta w Polsce, na przykład stacja Rzeszów, nie, Rzeszów, to jest Rzeszów jest zbyt niebezpieczny, na przykład Grudziądz, to będzie Grudziądz, tu będzie Grudziądz 2, bo to po dwóch stronach robię, żeby wiadomo było, o co chodzi.
Grudziądz 2. Proszę bardzo, Grudziądz 2. No i mamy takie dwie piękne stacje. I teraz, no i teraz będziemy robić ten cały transport. Oczywiście jeszcze jeden taki mikroszczególik, to jest oczywiście podłączenie energetyczne, które dosyć ważne jest przy takich mikroprojekcikach. Jako, że to chyba będzie zabudowane, no to fajnie, jak tutaj gniazdka też się zrobi na odpowiednim poziomie. Czyli generalnie energia, podwójne gniazdko. Żeby nie było żadnych wątpliwości, podłączamy myk. I tutaj myk podłączamy. Żadnych wątpliwości nie ma, to jest podłączone. To działa. No i co? Teraz ostatnia rzecz, czyli generalnie transport, czyli zrobienie tych pięknej kolei, która gdzieś mknie, moi kochani. Gdzieś pięknie mknie. Co nie? A może tutaj w sumie? Zaraz o tym pomyślę, gdzie zrobimy. Może górą w sumie? Po co dołem, jak można górą? O właśnie. Po co dołem, jak górą można przeprowadzić piękną ciuchcię? Dobra, idziemy jeszcze odkryć. Zanim jednak wyruszymy jakże tą piękną podróż, moi drodzy, to wydaje mi się, że będzie fajnie, jak wrócimy na chwilę do bazy, wrócimy. Tu nie ma żadnej rury powrotnej. No nie ma, bo może mnie przekminił. Chyba będę musiał tak... Tak co teraz jeszcze o tym pomyślałem, jak już tak jesteśmy tutaj, zróbmy jeszcze jakąś rurę powrotną. Tak myślę, że to fajny pomysł jest, żebyśmy mogli tutaj, wiecie, wrócić sobie, na przykład coś przepust ścienny zróbmy, o, takie coś. Tutaj zróbmy wejście do tuby, niech będzie. Zasilmy ją prądem. O. Generalnie jak sobie myślę, że jak i tak mamy... I tak będziemy musieli tutaj, nie wiem, nazwijmy to wracać czy coś, no to... To zróbmy jakikolwiek transport, żeby po prostu... No nie wiem, żeby po prostu... Było wygodniejsze podróżowanie tutaj. Tak se myślę, jak myślicie, moi drodzy? Tak, myślę, że to jest fajny pomysł, żeby wygodniejsze podróżowanie tu po prostu było wygodniejsze. I tyle. Nic więcej. Żeby po prostu na ten dworzec przyjemniej się jeździło. Tylko tyle chcę. Transport rurowy. No i teraz, dopiero teraz zaczynałem się schody, jak to zrobić, żeby to wyglądało klasy. No, żeby to wyglądało klasy, to trzeba zbudować coś ładnego. No tutaj już trzeba zrobić coś, bo tak normalnie tego nie przepuścimy. Trzeba zrobić jakieś takie coś, żeby faktycznie można było przez tą rurę przeprowadzić, tak mi się wydaje. Bo inaczej by to nie przeszło, po prostu. No, inaczej by to nie przeszło. Tak mi się wydaje przynajmniej. O, tu tak samo.
trochę wysoko, ale no tak, tak musi być, moi kochani, tak musi być. Czy tutaj gdzieś wejście mogłoby być? No tutaj w zasadzie myślę, że moglibyśmy zacząć myśleć o wejściu. Więc zróbmy obniżenie. Zróbmy podłączenie. No i tutaj, dobra, podłączenie za chwilę może. Najważniejsza rzecz, której generalnie, o, czyli rzecz biorąc, no jakby nie patrzeć, trzeba to ładnie ująć. Czyli zróbmy tu wejście. Dobra, myślę, że na ten krótki fragment to styknie. Ale w gruncie rzeczy chodzi o to, żeby jakieś przyspieszacze były. Żeby to nie szło jakby tempem żółwia, co nie? I tutaj ulepszymy ten słup. O. Dobra, mamy to. Kojarzymy, że to jest tutaj. Dobra, ja tutaj tylko zrobię jedną rzecz. Wezmę oczywiście z eteru jeszcze jedne metalowe płytki. Teraz tutaj powrzucam to jakby nigdy nic. No naprawdę, zabrakło jednej. Fajnie. To muszę wziąć aż tyle. Okej, dobra. Teraz to. Myk, myk. A, bo budowałem. Okej, nie ma tematu. Zastanawiałem się, czemu tak mało, bo budowałem. Dobra. Ja teraz sprawdzę logistykę. Tak jak myślałem. Fixit dedicated this milestone to the conveyor belt and lift mark 5. They may be implying that your factory could be further optimized. While they are correct, I believe they are setting unreasonable expectations. Having all of humanity very definitely relying on your work is a lot of pressure. It's a good thing I'm here. Robię sobie od razu skrót. Na różne rzeczy, bo faktycznie. Dobra, i mamy. Najszybsze taśmociągi paradoksalnie będziemy mogli chyba spokojnie je robić. Bo wydaje mi się, że to nie jest nawet. No nie jest jeszcze jakoś bardzo złożony nawet. Dobra. Jedynie co tutaj jeszcze a propos organizacji, to postawmy tabliczkę. Taką małą nawet możemy postawić, myślę. Napiszmy tekst, co nie. Na stację, jak się nazywa stacja, na Grudziądz, Grudziądz, na stację Grudziądz. Układ. Na stację Grudziądz. No będzie wiadomo, że na stację Grudziądz lecimy. Żeby był porządek, wszystko jest jasne. No i szybkość w miarę jest, ładnie rozpędowo. Więc też nie będzie to trwało nie wiadomo jak długo. No i wracamy na stację Grudziądz. Puch. Pięknie, moi kochani. Pięknie. I tu już jest podłączone. Dobra, możemy robić ciuchcie. No i teraz możemy się już w pełni skupić na ciuchci, którą właśnie będziemy teraz robić, proszę państwa. Tak jest. Robimy właśnie ciuchcie. Po co? Nie wiem, chyba dla jaj. Ja robię dla własnej ambicji tą ciuchcie.
Po prostu stwierdziłem, że no nie wiem, chcę ciuchcie tam zrobić i nie powstrzyma mnie absolutnie nikt. To jest w sumie ciekawe. Że czasami jesteśmy w stanie w niektórych miejscach zrobić stację tory, a czasami nie. Przez kupy waszek robię tutaj, tak, gigantyczne składowiska kup waszek, a ja robię tutaj sobie jakby nigdy nic stację pociągową, bo tak sobie wymyśliłem, moi kochani. O nie! Tylko nie te bydlaki! Swoją drogą. Taka dygresja. Dysk twardy i to bardzo w ciekawym miejscu jest. O! Też to zauważyłem. Nie wiem, czy tu wrócę wtedy, ale z drugiej strony dysk twardy w takim miejscu, nic, tylko go brać. Musimy na początku rozprawić się z tutejszą florą i fauną. Dla potencjalnego bezpieczeństwa oczywiście, moi kochani. Dla bezpieczeństwa flory i fauny. Dobra. Dobra, jak już w ogóle, tak ja zapominam też, ale a propos w ogóle dysków, fajnym pomysłem jest te dyski co jakiś czas wsadzać. O, na przykład, zobaczcie, jakieś alternatywne... O kurde, z czystego żelaza? No to to jest akurat dobre, moim zdaniem. Czyste żelazo... Niż jakieś przetapianie, żeby robić te rury, to naprawdę duża korzyść akurat, więc fajne. Dobra, tu jakieś pierdoły leżą. Szczerze mówiąc, mam to w głębokim poważaniu. Dobra, czy wlecę na szczyt? Mogę nie dać rady, ale chyba wlecę. No i wróciliśmy. Paliwo rakietowe. Ta, słyszę tego ślimaka, zaraz go ogarnę. Tak się składa, że nie ma ładunków wybuchowych, więc nie ogarnę. Ładunki wybuchowe i te naprowadzające przydałoby się ogarnąć ogólnie, jeśli go zoptymalizować. O tym cały czas zapominam, albo po prostu mi się nie chce tego robić. Dobra. Pomału zmierzamy na bagno, jednak bym chyba zrobił to takim, bo ja wiem, okrężnym ruchem może? Może okrężny ruch by tutaj lepiej się sprawdził. Tak bokiem pojechać całkowicie. Zobaczmy, jak tam w ogóle wykrywanie czegokolwiek
Nic tego nie ma na naszym wykrywaczu. Dobra. To jest bardzo... Zbyt stromy jest, moi kochani. Aż tam nie możemy, ale tutaj gdzieś, o. No prawie. No i budujemy, i tak właśnie te życie leci, moi drodzy, i se budujemy tory. Przez wąchockie rewiry. No, co tu dużo mówić. Ta ciuchcia naprawdę, oj, będzie miała niesamowitą przygodę. I to wszystko dla pizzu, tak naprawdę. No bo dlaczego, dla czego innego? Wszystko, moi drodzy, dla pizzu. Z jednej strony dla pizzu, z drugiej strony... czerpię z tego niepohamowaną przyjemność. No i tak oto jesteśmy, bagna. Zobaczymy, czy to w ogóle się uda, bo mój plan... Teraz ma jakby plan, mówi mi jedno. Mladeuszu, musisz się przez te bagna przebić. Zobaczymy, czy to się w ogóle uda. Na razie zgodnie z planem. Przebijamy się przez bagna niczym mistrzowie sztuki przetrwania. Jak zgrabnie budujemy pociąg na kolejnych to słupkach. No i wygląda to naprawdę dobrze. To będzie dobrze też wyglądać w tle. Moi kochani, to też będzie dobrze wyglądać w tle. No i tu się pieszczy. Da się zbudować. Trochę była inna wysokość, dlatego nasze bagienne tory troszkę zgłupiały. Tutaj natomiast mam wrażenie, że kąt jest stanowczo za mały, jak chcemy się bawić w takich bagiennych pod imperatorem. Musi być pod większym kątem, żeby ten pociąg mógł, o właśnie, on mógł tak spokojnie sobie wlecieć tak jakby, co nie? Widzicie, jak to elegancko wtedy wygląda. Czyli bardziej na przykład, nie wiem, tutaj powiedzmy. Zobaczymy, czy to się uda, bo tutaj już zaczynają się większe odległości. No i właśnie tego się bałem. A da się, da się.
Jak najbardziej się da. Czy będzie to piękne? No na swój sposób, jak najbardziej. Pociąg będzie przejeżdżał przez piękne krainy nazwane krainą bagna śmiercionośnego bagna. Bagna śmiercionośnego, bagna śmierci. I generalnie wszystko tu cię chce zabić, więc już teraz nawet, jak słyszycie, coś chce mnie zabić. Prawie się udało. Zwłaszcza, że zbliżamy się de facto do miejsca, do którego chcemy dotrzeć. No już tutaj troszeczkę tak zahaczamy o te bagno. Fajnie to wyglądać będzie, powiem wam. Takie, wiecie, niby przez bagno, trochę jednak obok bagna de facto lecimy. O, i się pojawił. O nie, nie, chociaż chyba jest wszystko pod kontrolą nadal. Ładnie, ładnie. Ta, nad przepaścią? Nad przepaścią, nad śmiercionośną przepaścią. No jakby nie patrzeć. Gdzie krańca świata? Myślę, że jak najbardziej. Ale tutaj sobie troszkę żeśmy dołki pokopali w tym momencie. Dobra, przesadziłem trochę chyba. Chyba trochę przesadziłem. I chyba... zdaję sobie z tego sprawę, że troszeczkę przesadziliśmy, że to się nie uda. Zróbmy w takim razie coś takiego. No właśnie. Nad przepaścią, ale tak wiecie. Tak stonowanie. Że nie ma takiego przypału, nazwijmy go. W każdym razie tak. Nad przepaścią. Dobrze to widzicie. W mamie badania się skończyły. No to co? Szybka aktualizacja. Zobaczmy co tymczasem. Żeby z rudy katerytu i za pomocą wody robić więcej katerytu. Inteligentne przyczyny. Ale czy ja wiem, że tego potrzebujemy? To jest nawet spoko, bo będzie prawdopodobnie tego katerytu więcej. A woda to nie jest zazwyczaj. Zazwyczaj woda jest najmniejszym problemem. Tylko czy my tego katerytu w sumie potrzebujemy aż tyle. A. Weźmy. Wydaje się spoko. Nawet. Dobra, zróbmy dalej. Przeszukiwanie. Dobra, i teraz zaczyna się zabawa, co nie? Zaczyna się zabawa. Niebezpieczna zabawa. No, w sumie trochę cykam się, jak tak się nad tym zastanowić. Trochę się cykam.
Jakby to połączyć, żeby to było bezpieczne, a zarazem mega funkcjonalne. Zróbmy jeszcze na pewno ubezpieczającego save'a, bo to co teraz robię jest, o bogowie, jakie to jest niebezpieczne. Daleko, to jest też taki problem. Trochę daleko to jest, no właśnie. I widzimy, że tutaj, fajnie by było jakby to tu szło. No ale widzimy, że to trochę nie dosięga. A gdyby tak podwyższyć to. Dobra. Przez mury przecież. Chyba nie. Nie podałem się tu. Musimy większy. Nie podoba mi się, że to przejeżdża przez tę skałę, co nie? Ale jeszcze bardziej w tej skrócie. A ja chciałem, żeby właśnie większy łuk zrobił. Chcę, żeby to wyglądało w miarę ładnie, naturalnie. Ale żeby zarazem było tak właśnie na pograniczu bezpieczeństwa. Wiecie, o co mi chodzi? Czy nie za bardzo? O! Myślę, że to będzie... To może być. O to mi właśnie chodziło. Dobra, myślę, że możemy grę zapisać. Tym razem 93. Save'a machniemy. I teraz tak, gdzie to by jechało? Tutaj z tyłu by jechało. Gdzieś tam nadal. Nie chcę, żeby to wyglądało, że on przez drzewo przelatuje. Strasznie brzydko to wygląda. Kurde. Bawimy się w niebezpieczną grę. Tak jak lubię. Kurde, no trochę się cykam.
Przyznam się. Nawet bardzo, bo naprawdę ostatnią rzeczą, jakbym chciał, to spaść z tej wysokości. Z drugiej strony trochę mnie to nawet kręci, taka adrenalina. To gdzieś tu, to musi być na górze raczej. No dobra, musimy wjechać wyżej w takim razie. Ooh yeah. Chyba za wysoko będzie. Niebezpieczna zabawa. No właśnie. Nie chcę przepuszczać przez skałę. Nie, to będzie bardzo źle wyglądać, jak przepuszczę przez skałę. A tutaj nie doleci. Jednak musimy tu lecieć już. Dobra, kolejny save, bo sytuacja jest jaka jest. Uff, udało się. No właśnie, tego się bałem. Że będzie... No właśnie, zbyt stromo. Dobra, chyba mam to. Dobra, jesteśmy chyba w stanie jakoś to zmontować. Chyba tak. Będziemy musieli się narazić, niestety. Musimy też tak to zrobić, żeby to wyglądało. Legit, co nie?
Minimalnie. Dobra, jesteśmy praktycznie na górze. Czy było trochę kombinowania? Było. Ale... na tym czasami polega budowanie porąbanych transportów pociągowych, że musi być tak, musi być zwariowanie. Musi być, inaczej by nie przeszło. No, myślę, że trasa jest naprawdę ekskluzywna, więc... mogę być co najwyżej z siebie dumny, że zrobiłem tak bardzo... Co za skurczybyk. Muszę przyznać, że... on też bardzo ekskluzywną drogę do mnie znalazł. No to będzie musiała być zawrótka, bo musimy tutaj dojechać, a potem stąd tutaj? Chyba tak, tak zrobimy. Tu zrobimy przystanek po prostu. Co się będziemy ograniczyć? Co, ja nie zrobię przystanku? O kurwa, pająki, ale pech. Poczekajcie. Nie przypominam sobie, żeby one tu były. Jednak pająki to pająki, niebezpieczne stworzenia. Dobra, wiecie co? Zróbmy sobie trochę tej specjalistycznej amunicji samonaprowadzającej, bo to może być ciężka walka. Wiecie, może być ciężka i bardzo hardkorowa walka. Więc zrobimy sobie trochę naprowadzającej. Ja to będę musiał bardziej lub mniej zoptymalizować, żeby ta amunicja samonaprowadzająca w jakiś tam chociażby w skromnych ilościach też powstawała, ale jeszcze nie teraz. Dobra. To można byłoby wysadzić w sumie, ale... nie wiem, czy mam wszystkie rzeczy, które są potrzebne do wysadzenia. Dobra, jeden nie żyje. Szybkie skurczybyki. Lepiej z nimi nie zadzierać. Dobra, udało się. Dobra. No i
Ej, wait, a jest tutaj. No i można w zasadzie powiedzieć, że dotarliśmy. No i teraz trzeba zrobić gigaczaderską stację pociągową. Co o tym myślicie? Myślę, że to zajebisty pomysł, Bladeuszu. Taka gigaczaderska stacja pociągowa, tu jest jeszcze ślimak jak nic, będzie zajebistym pomysłem. I co? Gdzie chcemy takie coś zrobić? Tutaj? Tak, myślę, że to jest jak najbardziej pomysł godny. Dobra, musi to być wyższe, żeby roślinność nam jakoś szczególnie nie przeszkadzała. Czyli generalnie robimy to, myślę, że w te miejsce będzie doskonałym miejscem. Pociąg będzie nazywany się potocznie Powalona Ciuchcia. A, myślę, że to optymalna nazwa. Powalona Ciuchcia. Tak będzie się nazywała. No i będzie trochę jechała, bo to jedzie stąd tak naprawdę, więc kawał drogi. No ale co zrobimy? Nic nie zrobimy, tylko będziemy się świetnie bawić. Powalona Ciuchcia. Myślę, że to będzie totalnie, ale totalnie zajebiste. Dobra, mamy to. I teraz tak, zróbmy przystanek. Jeden przystanek, bo to w dwie strony musi jechać, tak jakby. Powalona Ciuchcia. Ja w ogóle tak sobie myślę, czy nie zrobić taki dworzec, żeby zrobić jednak dwa pociągi, że jeden będzie jechać tutaj, tu, a drugi pociąg będzie jechać stąd, tu, i wtedy jakby ten transport tu będzie dużo szybszy, bo stąd będzie jeszcze zabierać siarkę. A to będzie takie dodatkowe zabieranie siarki. No nie wiem, tak se kminie, ale równie dobrze moglibyśmy stąd dotąd już taśmę przeciągnąć, bo to w sumie rzut beretem jest na dobrą sprawę. No jest to też jest jakaś to opcja, żeby po prostu stąd przyciągnąć taśmę może. Tutaj, w sensie tu. No to jest, tu jest naprawdę blisko, więc chyba stąd przeciągniemy już taśmę, tak sobie teraz myślę. Tak, bo zastanowiłem się tak. Zrobiłem, po co zrobiłem ten pociąg? A, głównie dla beki, no. Głównie dla beki. Nie, no, miałem taką ochotę, widzowie, no to zrobiłem. No, miałem taką wizję. Nazwę tą wizję artystyczną może. Miałem taką wizję, żeby takie coś zrobić, moi kochani, no i... No i proszę państwa, zrobiłem, tylko musimy to w takim razie zupdate'ować i chyba nawet tam podłączyć, jeśli się uda oczywiście. Ale się chyba nie uda. Chyba nie uda. Nie, to jest dobrze, nie jest dobrze. No nie jest jakoś git, bo to ciężkie połączenie może być. Zaraz spróbujemy jeszcze raz. Chociaż... Chyba się udało, fajnie. No i tutaj widzimy, że już nawet za grubo nawet poszliśmy. Nawet za grubo, wagon towarowy. Nie wagon towarowy, tylko peron towarowy. Właśnie w ten sposób. Najlepsze jest to, że ja jeszcze pamiętam, że można płyny w ogóle za pomocą ciuchci przewozić. My w sumie tego nie przewozimy płynów, ale faktycznie płyny też można byłoby de facto przewozić. Warto o tym pamiętać ogólnie. Dobra, on ma aż na 3 wagony, więc musimy to zrobić aż na 3 wagony. I tutaj finalna jeszcze stacja, czyli jeszcze troszeczkę. No. Dobra. Teraz tak, żeby to miało ręce i nogi. Znaczy i tak nie będzie miało.
Ale ja myślę, że fajnie jest to zrobić tak, żeby to wyglądało na mega stabilne. To żeby nawet tak było częściowo to zrobione w ścianę, że tak jakby naprawdę potężne fundamenty przytrzymywały de facto tą platformę. Chodzi o to, żeby to wyglądało naprawdę, że to jest, że to się trzyma, moi kochani. Że to jest przetrzymywane tu przez potężne fundamenty, co nie? Że potężne fundamenty to trzymają i tylko dzięki temu to nie leci, tak? To powinno zostać zrobione i właśnie w taki sposób to buduje. Dobra, no i proszę państwa, mamy to. Trochę nie przemyślałem tego, bo pociąg po tamtej stronie zbudowałem, mogliśmy to zrobić na odwrót. No nic, tak gdzieś jak zróbmy jeszcze nazewnictwo, czyli tam był Grudziądz, to tu będzie Elbląg. Ta, Elbląg. No i Elbląg 2 tak jakby. Elbląg, czyli litery Elbląg 2. Proszę bardzo, mamy piękna stacja. Powalona troszkę, ale de facto jest, udało się. No i teraz trzeba jeszcze to zaprojektować, w sensie musimy tam wrócić kawałek, jak mi się wydaje. Wróćmy tam i przejedziemy wtedy, tutaj gdzieś powinny być rury powrotne. O, widzę. No to wracamy, co nie? Wróćmy sobie na tamten punkt obserwacyjny. Trochę zejdzie, bo niestety daleko żeśmy, no długo żeśmy to budowali. Się nawet do takiego stopnia, że się już nawet ściemniło, o bogowie. Całe szczęście mamy w miarę te transporty zrobione, więc tu będzie oczywiście taki dziwny postój. Ale to normalne, wjedziemy sobie tutaj. Teraz wjedziemy sobie tutaj. Ta, tutaj trochę namieszałem, jak mam być szczery. Teraz wjedziemy sobie tutaj. Ta, tutaj ewidentnie jest mocno, mocno namieszane, moi kochani. No ale jakiś tam transport jest. Moi kochani, mógł być szybszy, mógł być lepszy. Ale no nie jest taki, jakby mogło się wydawać. Nie jest najszybszego rodzaju faktycznie transportem. Niemniej jednak nie ma się czym przejmować. Proszę bardzo, piękny wschód słońca właśnie leci. O, sobie tu wskutkujemy. Tutaj jest natomiast bardzo szybki transport. Nawet za szybki momentami. Ale tu się akurat dobrze składa, bo my faktycznie chcemy dolecieć tutaj. Więc trochę nawet idealnie, że nas tak wyrzuciło. Troszeczkę nam to przyspieszyło. Dobra, i zanim jeszcze ruszymy, jedna rzecz, która po prostu muszę zrobić, żeby to wyglądało przynajmniej tutaj leży, to znaczy gigantyczne podpory trzymające. No muszę to zrobić, moi kochani. Muszę to zrobić, żeby to miało, żeby to jakiś tam sens logiczny miało. Może być problem. No i teraz nawet jakby ktoś bardzo chciał, no to są podpory, one przytrzymują tą naszą gigantyczną konstrukcję. O, tu też zrobimy. Tutaj też zrobimy.
No i teraz na pewno ma to więcej sensu, niż jak wcześniej to stało na niczym. No dobra, zobaczmy, czy teraz sens logiczny jest, żeby nie było. Jest to ostatni wagon, jest tutaj jakby wagon, który, ten wagon to powinien być oczywiście load. Co nie, my to powinniśmy to zaprogramować. No to może za chwilę zaprogramujemy. Więc tak, mamy ciuchcie. Ona ciuchcia jedzie, klasa. Teraz tak, otwórz menu i tak, edytuj rozkład. Czyli tak, ona generalnie dojeżdża, żebyśmy mieli jasność. Grudziądz, dojeżdża do Grudziądza. Potem jedzie do Grudziądza 2, tak jakby. I potem jedzie do Elbląga, a potem do Elbląga 2. I teraz jest ten. I na Grudziądzu robi załadunek. Robi załadunek właśnie siarki. O, siarki, zapisz. A w Elblągu robi tylko rozładunek. I też to jest siarka. Dodaj przedmiot. Zapisz. Zobaczmy. Jest, jest, jest. Dobra. Zapisz zmiany. Włącz. Widzimy, że jedzie. Czyli dobra nasza. Czyli wszystko działa. Zobaczmy, czy załaduje. Tak, załaduje. Czyli chyba, trybi, moi drodzy. Zaraz zobaczymy, przejedziemy się tą wspaniałą trasą. Zobaczymy, czy trasa jest ideolo. No generalnie uważam, że jest jedna z ładniejszych tras, które zrobiłem. W sensie trochę powalona, jakby nie patrzeć. Duży fragment mi tutaj jedzie. Ale myślę, że jest całkiem zgrabna. Bo tu kilka stacji pociągowych mamy oczywiście. Tutaj, poczekajcie, gdzie tu jechała ta stacja? Gdzieś tu, o tu jest pociąg też. Też duży fragment, w sumie stąd dotąd, a to jest stąd dotąd. Tylko ta jest taka bardziej hardkorowa, mam wrażenie. Ta jest bardziej hardkorowa ze względu na swoją trasę, która jest, jak sami widzieliście, dosyć hardkorowa. No, teraz oficjalna przejażdżka. Dobra, jedziemy. Oh yeah. Tutaj to jeszcze wygląda w miarę, co nie? W tym miejscu, to wygląda, to jest takie... No ładna, ładna trasa, taka pomiędzy drzewkami. O, tutaj slalomik. Już zaczynają się takie dziwne rzeczy, to jakiś slalom. Co nie? Tutaj te drzewo będzie trzeba wyciąć, żeby to wyglądało sensownie. Tutaj wzdłuż skał też fajnie to wygląda. I tutaj pomału wjeżdżamy właśnie na teren bagienny, który moim zdaniem został bardzo fajnie przeprowadzony. Bo jedziemy właśnie taką pociągową trochę autostradą, można w zasadzie powiedzieć. Piękna pociągowa autostrada, jedziemy właśnie pociągiem. Nie wjeżdżamy bezpośrednio na bagno, tylko jedziemy, przejeżdżamy przez obok bagna. Proszę bardzo. I tutaj będzie najciekawszy fragment, czyli jechanie granicą świata de facto. Czyli tutaj, o, tu już jest kraniec świata, a my tutaj jeszcze jedziemy, co nie? Jedziemy właśnie przez ten kraniec świata, o. To jest jedna chyba z najciekawszych dróg tutaj, która została wybudowana bardzo blisko skały. Proszę bardzo zobaczyć. Tutaj też bardzo blisko skały. Jedziemy. O, tu trochę zahaczą. Dobra, nie ma co. Tutaj wjeżdża na górę. Tutaj zwalnia mocno ze względu na... No wiadomo, no jest jak jest. Ale wjeżdża, na górę. Tutaj piękny zakręt. I tutaj już jedzie w stronę stacji, którą żeśmy tu wybudowali. I już tutaj hamuje. No i mamy to, proszę bardzo. Piękna stacja pociągowa Elbląg do Grudziądza została zrobiona. I tutaj też, żebyśmy mieli jasność, musi być unload. Bo to nie jest powiedziane, że jest unload. Dlatego on teraz nie unloaduje tak jakby. On teraz nie unloaduje, bo nie wiem. No ale myślę, że
Myślę, że sprawa jest już względnie jasna. Tak, oto kolejna stacja, moi kochani, zrobiona. Już nie ogarnął. Jak już pojedzie tam i z powrotem, to dopiero wtedy. Nie wiem, czy ogarnął. Coś jakby. Są dźwięki, ale nie widzę tego, co nie? Nie, nie ogarną jeszcze tego. Dobra, nie ma co. Raczej wszystko powinno, tak mi się wydaje, wszystko powinno jak najbardziej trybić. No, natomiast tutaj mamy kolejne złoże i to złoże czyste, które oczywiście wydobędziemy za pomocą wiertnicy. Tutaj standardowy problem, który bardzo często się przejawia, że nie mamy tych robotów. W ogóle te roboty to się robi, no łatwo się je robi. To jest praktycznie problem, że ich po prostu nie mamy. Ja powinienem naprawdę te roboty też rzucić w eter, bo to już nieraz taka sytuacja była, że są mi potrzebne, za każdym razem muszę je produkować. Niby to jest pierdoła, ale jakoś tak mnie to denerwuje. No i tworzymy, proszę bardzo, wiertnicę. Chyba będziemy tworzyć najszybszego sortu, tak mi się wydaje. Taśmy. Sześćset. To nawet 600 obrobi najszybszy. A ile ma najszybszy taśma? Jeszcze tylko sluknę. Najszybsza 780, czyli tak naprawdę z ton będzie tylko 180 jednostek jechać. No i gites. Tak zróbmy. Dobra, musimy dotrzeć tu. To gdzieś tam jest. Czyli przez te góry tu będzie trzeba się przerąbać. Okej, okej, kumam. Chyba ogarnę. Tak mi się wydaje. Ta, to jest naprawdę, wow, to jest naprawdę szybka taśma. No, ta taśma to będzie szybciutko tutaj tą siarkę doprowadzać. Szybciuteńko. Szybciej od wiatru. Dodatkowo naprawdę mamy bardzo, bardzo łatwo się ją robi. Nawet bym powiedział, że nie wiem, czy nie łatwiej niż tego poprzedniego poziomu de facto. Więc dlatego nie wiem, czy już teraz będziemy po prostu z niej korzystać cały czas. Bo jest po prostu wygodna. Wiecie? Po prostu jest wygodna. Kosztuje coś, co mamy całkiem dobrze zoptymalizowane. Więc to też się chyba do tego przyczyni. Tu w ogóle rura jest, będzie do dokończenia. To taka dygresja. Tą rurę oczywiście dokończymy, bo nawet spoko w sumie, że jest ta rura, tak mi się wydaje. Tu chyba też jakieś zagrożenie było na górze. Coś mi tak kojarzy się. No właśnie. O, ja nie mam amunicji, lol. Dobra, weźmy z eteru szybko. Może zdążę, zanim je zabiję.
Dobra. Słyszę, ale nie widzę. To było dziwne, to było bardzo dziwne. To jest chyba jakiś ślimak gdzieś. A jest, ślimak, ślimak, wystaw rogi. Dam ci sera na... Nie pamiętam, jak się do końca ta rymowanka szła. Bardzo często próbuję wymówić, a potem sobie zdaję sprawę, że w sumie trochę nie pamiętam, jak ona szła, ta rymowanka. Dobra, gdzie to jest? Gdzieś tam trzeba przepchać się. Okej. Swoją drogą, jeszcze prąd musimy tu przepchać. Dużo rzeczy musimy tu przepchać, tak sobie teraz o tym pomyślałem. To jest chyba nierówno. Dużo rzeczy muszę naraz tu przeciągać ogólnie. Teraz tak zauważyłem. Łącznie z taśmą. Ta. Łącznie z prądem. Taka tam luźna zabawa. Powierzchnia jest zbyt nierówna. Okej. Nie spieszy się nikomu przecież. Wezmę ten ślimak, pomimo tego, że ten kwiatek wybuchnie prawdopodobnie, bo się rozjuszy. Zastanawiam się teraz. I którędy teraz? Tak się właśnie zastanawiam. W ogóle. Taka dygresja. No dobra, może faktycznie tędy po prostu pójdziemy.
Dobra, ale wtedy trzeba inaczej prąd przyciągnąć. Bo też mi się nie podoba, że on miałby wtedy być taki... taki byle jaki. Dobra, i chyba mamy tu. Tu jest benzyt? Ta, to chyba tu. Czyli jesteśmy już praktycznie na miejscu. Teraz jeszcze tylko przeciągnąć tak. Prąd przeciągnąć. Daj mi tą rurę. Rurę przeciągnąć. Czy tu jakiś drobny przyspieszacz? Jasne, kurwa. Oczywiście, że tak. Już teraz wiemy, że takie rzeczy są ważne, to możemy się bawić. Wcześniej człowiek sobie nie zdawał trochę sprawy z tego, więc tak o tym nie myślał, ale teraz... teraz już sobie trochę zdaję więcej, bardziej z tego sprawę. Dobra, ślimaka weźmy. Jak się napatocza bezpośrednio ślimak, to debil by nie wziął. No i co? No i teraz w dół będzie trzeba pójść. To myślę, że tu jest sprawa prosta. Sprawa z rurą też raczej filozoficzna nie będzie. O, z prądem. Wydaje mi się, że też nie ma o czym gadać nawet. Ups, prawie się zrąbałem. No i piękne pola nawet, ładnie tu nawet, muszę przyznać. Naprawdę wygląda tu całkiem atrakcyjnie. Dobra, zróbmy to. Trochę krzywo jest, co nie? Tu jest w miarę prosto. Dobra, tak, żeby powrocik nie był zbyt męczący. Tak, z ciekawości, ja cały czas używam tych najdroższych płytek, a zobaczcie, że w ogóle nie ma z nimi żadnego problemu. No po prostu coś genialnego. Dobra, no i tutaj generalnie budujemy kolejne niesamowite fabryki, ale to zrobimy już w następnym odcinku. Więc tym akcentem, moi drodzy, kończymy dzisiejszy odcinek Satisfactory. Jak to się mówi? Elo, elo!